Cześć! Witam Was w 42. odcinku podcastu Pharmacy Language. Pora na kolejne angielskie zwroty oraz słówka przydatne w codziennej pracy farmaceuty. W razie pytań lub uwag do podcastu zachęcam Was do pozostawiania komentarzy na YouTubie i na Facebooku. Możecie też pisać na maila uniwersytet@pgf.com.pl. Ponadto zapraszam do zapisania się na naszego newslettera, żeby na bieżąco dostawać od nas najnowsze informacje, a także do dołączenia do naszej inicjatywy Klub Farmaceuty. Koniecznie zapoznajcie się z możliwościami, jakie oferuje uczestnictwo w klubie, a tymczasem czas przejść już do dzisiejszej lekcji. Tydzień temu omawiałam dla Was temat ukąszeń i użądleń przez owady. Jako, że nie został on jeszcze w pełni przedstawiony, to chciałabym go dzisiaj dla Was dokończyć. No to zaczynamy. Let's go! Na początek dzisiejszego spotkania opowiem Wam o lekach, jakie można stosować w przypadku dokuczliwych objawów po ukąszeniu lub użądleniu owada. If you experience pain or discomfort, you can take painkillers such as paracetamol or ibuprofen. Jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort, możesz zażyć środki przeciwbólowe, takie jak paracetamol lub ibuprofen. If you feel itchy, you can ask your pharmacist about hydrocortisone cream or ointment and antihistamine tablets. Jeśli poczujesz swędzenie, możesz zapytać farmaceutę o krem lub maść hydrokortyzonową i tabletki przeciwhistaminowe. If you have swelling, you can apply a cold compress or an ice pack to the affected area. Jeśli masz obrzęk, możesz zastosować zimny kompres lub okład z lodu na dotknięty obszar. If these treatments don't help, see your doctor. He may prescribe stronger medicines, such as steroid tablets. Jeśli te zabiegi nie pomogą, skontaktuj się z lekarzem. Może przepisać silniejsze leki, takie jak tabletki sterydowe. Następnie poradzę Wam, kiedy można zgłosić się do lekarza po poradę medyczną. You can contact your doctor if you're concerned about a bite or sting. Możesz skontaktować się z lekarzem, jeśli obawiasz się ugryzienia lub użądlenia. You can see your doctor if your symptoms don't start to improve within a few days or they get worse. Możesz skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy nie ustąpią w ciągu kilku dni lub się pogorszą. You should see your doctor if you've been stung or bitten in your mouth, throat or near your eyes. Powinieneś skontaktować się z lekarzem, jeśli zostałeś ukąszony lub ugryziony w ustach, gardle lub w pobliżu oczu. You should see your doctor if you have symptoms of a wound infection. Symptoms include pus, increasing pain, swelling or redness. Powinieneś skontaktować się z lekarzem, jeśli masz objawy infekcji rany. Objawy obejmują ropę, nasilający się ból, obrzęk lub zaczerwienienie. You should see your doctor if you have symptoms of a more widespread infection. Symptoms include, for example, fever or swollen glands. Powinieneś skontaktować się z lekarzem, jeśli masz objawy bardziej rozpowszechnionej infekcji. Objawy obejmują na przykład gorączkę lub obrzęk gruczołów. Na koniec przedstawię Wam objawy, w przypadku których należy niezwłocznie zadzwonić po karetkę. Wheezing or difficulty breathing. Świszczący oddech lub trudności w oddychaniu. A fast heart rate. Szybkie tętno. A swollen face, mouth or throat.
obrzęk twarzy, ust lub gardła, dizziness, zawroty głowy, difficulty swallowing, trudności z połykaniem, loss of consciousness, utrata przytomności. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do podcastu jak zawsze zostanie opublikowane ćwiczenie oraz słowniczek. Ja tymczasem zapraszam Was już za tydzień do wysłuchania kolejnej audycji. Przypominam także, że podcasty są dostępne w serwisach YouTube, Facebook, Spotify i SoundCloud oraz na portalu Uniwersytet EPGF. Gorąco zachęcam do udostępniania podcastów oraz pozostawiania łapki w górę. Cześć! Thank you.